Witam, prawda? I to prawda. Kontynuujemy naszą przygodę, bo tak jak powiedział Zeus, to jeszcze nie koniec, musimy nakurwiać. Dobra, jakiś tam ślepiec, duch. Tam pierdoli. Coś tam chce, wiadomo. Idziemy dalej. Mieszczanin. A on chyba nie ma zadania, tylko... Miasto Rodos. Medea came to the Ixion Wood years. No, Narodos był jeden z tych cudów świata, nie? Chyba ten posąg taki. Tak. Tylko, że już no niestety nie wytrwał do naszych czasów. Szkoda. Bo był spoko. Uuu, jakieś nowe przedmioty. Wow. To nawet fajne nowe przedmioty. Ja tam wydropię. No to bym sobie zmienił. O. Nie, noszę ze sobą jakieś gówno, będę musiał to schować chyba, bo coś nie znika. Albo do oddania jeszcze mam gdzieś zadanie. Masz ten posążek taki adejtowy? Tak. Czy co to jest? No to wyjeb to, bo to już ci się nie przyda. Dlatego, że można było w dwóch miejscach po prostu ten... Caravan stores. No nic tu nie ma ciekawego. Krew demona mogę sobie jeszcze włożyć. A real hero, my caravan. Please, come again. My son is going to be ill. Uzyskaj relikwie lub amulet. Word is that a great shield monster. Był sobie krab. Jaka misja. Kraby w grach. Miyazaki już się cieszy. No i to mi się podobało, takie plaże. Spoko. Pokam tu orientować, tu teraz znowu na plaży. Fajnie, fajnie, to mi się podoba. Tutaj to oglądam, czytałem taki gówno horror, nie? Zabójcze kraby. Ty zajebały mnie kraby, ale dlatego, że... Kurwa... Dostałem achievement przed chwilą, zabij tytana, teraz. I się tak zdziwiłem i nie zwróciłem uwagi na to, że ginę, nie? I krab mnie zajebał. To był achievement za zabicie tego, tytana kraba. No, zaczytałem właśnie taki horror, taki kurwa naprawdę, na beczkę, nie? Zabójcze kraby. I jak mnie tam rozpierdalało, że wiesz, koleś gdzieś tam... Łowi sobie ryby i nagle kurwa spierdala przed wielkimi krabami i jest w jakimś nie wiadomo jakim gąszczu i go kraby otaczają i go rozrywają, nie? Po prostu ja tam się bardziej śmiałem z tego, z tej książki niż miałbym się wystraszyć czegokolwiek. Po prostu tam były takie głupie rzeczy, nie? No. Ale chciałem przeczytać właśnie, no bo pamiętam, że jak byłem dzieckiem, to były takie serie, chyba nawet w gazetach wypuszczali, że tam właśnie zabójcze kraby, zabójcze muchy, zabójcze coś tam, nie? Była taka seria cała i mówię, kurde, no... Wróciłbym sobie, nie? Tak retro wspominka. I faktycznie tak głupie, no. jak myślałem. Ale też co musisz mieć we łbie, żeby, wiesz... żeby książkę napisać taką, nie? Właśnie nie wiem, bo to jest jakieś, kurde, takie... Taki chyba nie wiem w zasadzie. Oni tam dodają czasami jakieś takie opowiastki do swoich gazet czy coś i po prostu wynajmują jakichś pisarzy, żeby im pisali takie bzdury, no nie. Teraz to już nawet nie mówię ten, bo teraz chat GPT by im napisał coś takiego. W ogóle nie wiem, czy widziałeś, pewnie widziałeś dubbing do Baldura 3, nie? Zrobiony na no. Ale powiem ci, że to aktorzy mogą mieć problem. Faktycznie mogą mieć problem, i tylko że według mnie oni nie mają szans, bo nawet jeżeli oni strajkują,
No to co, no to po prostu wezmą sobie kogoś innego, kto im tego głosu użyczy już na zawsze i AI będzie z niego korzystać i tyle, no. Jeżeli oni, popularni ludzie, na to nie przystaną, no to po prostu sobie znajdą kogoś innego, no. Teraz dużo ludzi ma mikrofony, powiedzmy małe studia w domu. Dobry sprzęt mają do nagrywania głosu. YouTuberzy, nie YouTuberzy. Ktoś użyczy głosu, bo powie, a chuj tam, mi, na przykład, nie wiem, ktoś by ci przyszedł do ciebie i powiedział, napisał do ciebie, nie wiem, z BioWare, że oglądał twoje materiały, gdzieś tam z Dragon Age czy coś i czy byłaby możliwość, żebyś użyczył swojego głosu w grze tam za jakąś kasę, tylko że po prostu, no AI będzie, nie? No to najprawdopodobniej byś się zgodził. No nie wiem, no, ciężko by powiedzieć. Ja to jest ogólnie, znaczy wiesz, no... No to znowu jest z tym AI, to dobrze to brzmiało nawet tak jak widziałem ten materiał, ale to aktor to i tak lepiej zrobi, no co ty. No tylko wiesz, aktor teraz zrobi lepiej, ktoś zważywszy na to, że jesteśmy na samym początku rozwoju tej technologii, co będzie za 10 lat, nie? To, że no, ja to bym się zobaczył aż. Tak, ja bym się tak zaczął poważnie martwić na miejscu tych ludzi, czy czasami nie zostaną wykolegowani z pracy. To jest fajne właśnie w takich projektach, że sobie pomyślisz, no Larian Studio wiadomo, że nie da ileś tam milionów za zrobienie dubbingu do Baldura 3, bo to kosztuje bardzo dużo pieniędzy. Ale już może na przykład sobie zrobić AI po kosztach za jakiś tam czas. No jest tak, że niektórzy ludzie zwracają na to uwagę większą, a niektórzy mniejszą i tak na przykład jakieś głosy na tą chwilę podłożone przez AI są satysfakcjonujące w miarę, bo w ogóle są i brzmią jak prawdziwe, ale to jest, wykonanie jest marne tak naprawdę. To jest dobrze, że to w ogóle jest i to jest jakieś wow i wielkie halo, no nie? Ale wykonanie tych to jest bardzo kiepskie. Nie, no tak niektóre są spoko, po prostu nie ma wystarczająco dużo materiałów źródłowych, żeby sztuczna inteligencja mogła ten intencje głosu wyczytać i tak dalej, nie? Ale jak już do tego dojdzie, no to... Okej, okay. Czyli tu będzie ten boss krabów, to? Boss krabów. Kraby na dobry początek. Że ja tego chyba nie rozumiem, bo to gdzie jest główna droga? Tu jest po prostu poboczne? Chyba. A po prostu było z krabów tu będzie. Bo wiem, że AI to jest... Im więcej wrzucisz do tego pudełka z AI, żeby on się miał na przykładzie czego uczyć, no tym jest, tym to wygląda to lepiej, nie? Kurde, szybko. A, nie, on tu jest. Spierdolę. A, oj, tak szybko. Nie. Nie no, sztandar jest upewniony. A masz uczty. Ja mówię, no wiadomo, że to jest jakby technologia, która się dopiero rozwija, ale w przyszłości to... No... Może być różnie. A wiadomo, że... Po tego rozwoju nie powstrzymasz, bo tak samo protestowali ludzie, jak był kurwa... Jak były te rewolucje przemysłowe i tak dalej, nie? I ludzie sobie protestowali, ale jak coś idzie zrobić szybciej, lepiej, taniej, no to wiadomo, że ludzie i tak to wybiorą, niezależnie czy będziesz wychodził na ulicę, czy nie. No. Po prostu no, świat idzie do przodu, nie? A to jest zapieczętowane, to? Lekarz najwyższego władcy. Tak, nawet ci kurde narrator powiesz. Wiecie, jest zamknięte, potwierdzam. Jak były wcześniej konie i nagle weszły samochody, to wiadomo, że... Mogłeś sobie protestować, że nie chcesz jechać samochodem nowym, tym pierwszymi prototypami samochodów, czy tam pierwszymi samochodami. Powiedziałbyś, że nie chcesz jeździć, bo
bo chcesz na koniu zapierdalać, no to wiesz. Też byś mógł tak uprzeć się, że o, bo samochody się pojawiły, to będę protestować, żeby ich nie było. Na pewno były takie rozkminy, że ludziom to nie pasowało, żeby wiesz. Napierdalali na koniu, a to jakieś nagle auto się pojawiło. Co to ma być? No, no. Tylko, że nikt nikogo nie zmusza, żeby jeździć samochodem. No, no tak, tak, tak. To pewnie, nie? Jak chcesz, to możesz wsiąść na konia i popierdalać. Tak samo, nikt, wiesz, nikogo nie zmusza, że być, musi być tym aktorem głosowym. Bo no, musisz się przebranżowić i chuj, no. Chociaż już co, niektórzy sprytniejsi aktorzy przez to, że teraz jest ten strajk, to tak wykminili, że właśnie zaczynają współpracować z firmami, które produkują gry komputerowe, bo jakby gier nie dotyczy ten strajk, nie? Za bardzo. Mają pracę po prostu dalej. Duchy. Ewentualnie przewidując, co może być, to że będą na przykład, dajmy na to, dubbingi tworzone przez AI do gier, dajmy na to. Ale będzie rozporządzenie takie, że jeżeli zostało coś stworzone, właśnie te głosy zostały stworzone przez AI, to że trzeba o tym napisać, no nie? Na zasadzie, że w tej grze wykorzystane zostały dubbing stworzony przez sztuczną inteligencję. I teraz po prostu to, że ta informacja jest dostępna, no nie? I potem to już będzie kwestia wyboru, czy ktoś na przykład będzie chciał sobie, czy komuś to się będzie podobało, czy nie. I się wtedy okaże, no nie? Jeżeli na przykład tobie to nie przeszkadza i będziesz sobie grał w tą grę i ci to wisi, że to nie człowiek mówi, tylko coś innego, nie? No to spoko, a zobaczymy, jak będzie właśnie, jak to się ludziom spodoba, nie? Może być też tak, że wiesz, jak będą takie naprawdę duże projekty, nie wiem, w stylu cyberpunka, no to oni sobie powiedzą, no ale my chcemy mieć prawdziwy aktor, bo mamy na to budżet i tak dalej, jak to będzie jakaś gra niszowa bardziej, chcąc obciąć koszta, to mogą stwierdzić, no ale dobra, no to my sobie zrobimy w AI, bo po prostu jest taniej, a lepiej, no, żeby był w ogóle, niż żeby nie było go wcale, nie? Na przykład, coś w tym stylu, ja sobie to tak wyobrażam. Tam, gdzie i tak mają bardzo dużo pieniędzy, gdzie mogą po prostu wysypywać pieniądze z worka, no to by coś szło zrobić, nie? Nie. Maraton zapalacza pochodni, no właśnie, coś tu było. Musisz bronić zapalacza pochodni, gdy będzie on rozpalał latarnię. A, bo on tu jest, on tu coś robi. Ty, jak ginę! 3 punkty życia mi zostało, ja pierdolę, nie spodziewałem się. A, musimy go bronić, dobra, dobra. Rozumiem. Jaki pierdol tutaj, co jest? Ja ginę. Tak zaskakująco. Standard stawiam chyba. Jeszcze jakieś do obrony? Coś? Chyba jeszcze. A to on życie ma normalnie. Skończył chyba. Ale mogę go wyleczyć na szczęście. Kiedy on oberwał? Nie wiem, może strzałą, wiesz, to stu. W sumie one latały w lewo, w prawo. Dobra, to idziemy pogadać. Dwa zadania mamy do oddania. O, jeszcze kraby wylatł. Co jest? No i jeszcze było zadanie w mieście, tylko czy chcesz tam? W sumie nie ma daleko. No. Jakoś lepiej te klimaty niż ten Orient, chociaż ładnie wyglądał, ale tak kurwa kocopu, że nie wiedziałem, co się dzieje. Miasto chuj wie gdzie. Klikasz, że chcesz do miasta, wypierdala cię na wioskę. Trzeba było pamiętać, jak się nazywa miasto dokładnie. No to ci się nie podobało, że trzeba było pamiętać, jak się miasto nazywa. Chang'an, czy jakoś tak się to nazywa. I gdzie jest ten ziomek? Hard times these. Kurwa. Tu coś było niewykonalne zadanie. Dziecko Mario bardzo bogacza Jacka, ale usłyszała, że najpierw musi znaleźć dla niej kasterzy.
wątki przybył kiedy, ale wspomina, że jedna z pomocnic Medei może wiedzieć, porozmawiać z Procne. A dobra, to ona może być w ogóle w innym mieście, zajebiście. Dobrze, zmieniłem się, kurde, zbroję na fazę. What? Teraz to w ogóle powinny być jakieś lepsze przedmioty, w sensie, co by ci nie wypadło, to najprawdopodobniej już będą dobre itemki wypadać. Tutaj oddałeś zadanie? Nie, nie, tutaj jednak nie wiem, to będzie chyba w jakimś innym mieście. No to wygląda. Sprawdźmy sobie ten kostur. Chujowy. No idziemy dalej. Go, go, Power Rangers! Mamy tu w sumie taką drużynę Rangersów. Dwa wilki, nimfa, Leech, Joe i ja. Ekipa jest spoko. Niedługo level... level up. Ja chyba przyszedłem. A no. To są ulepszamy. Tu trzeba. To co noc, a tu ciemno jak w dupie, to wypasowało. Pozbierał jednym guzikiem. Co to za górno? Śrenifery teraz. Pod co lasu, kurwa, nie pili. Pierdanie. Jebnij mu w końcu. Nie temu. O, władca lasu daje radę. O kurwa, jak mi jedno. Co my tu mamy? Więcej gówna. W ogóle jakiś kryzys zwiadowca się zbliża. To może być las, w sumie. Jakie nazwy dziwne, co to kurwa jest, nie? Hormos finezji. Brzynie hormon. Najlepiej z tych ścianek widać, że coś wypada i nic nie ma. No, czyli to są białe przedmioty, nie? Bo mamy ten filtr. My sergeant sent me back to get the real. Zadanie poboczne. Feel as though we have one. Co to za zadanko? Znajdź i zabij Antyoka. Spoko. Znajdziemy, zabijemy. To wszystko. To jest. Ale jest takie lekkie tam. Ja mam taką lekką radość, jak już widzę, że ten paseczek to już tak dosłownie końcóweczka, nie? I za chwilę level będzie. Ja nawet nie zwracam na to uwagi, szczerze mówiąc, za bardzo. Nie, bo wiesz, że. Po prostu klepie. To jest ta różnica pomiędzy miłośnikiem hack and slashy a osobą, która
ty nie grałeś za dużo w ogóle fucking slasher. No nie, nie. Tak, jakoś nie wiem co to kurwa jakieś. Co to za oczy kurwa? Hydradon. Co? Hydradon. Nie głowę mam. Jakiś smok. No, damage mają. Damage jest. No, gdzieś tu powinien być ten antelok. Zanim tam pójdziemy na bagno. Oj, jest level. Nie ma. Ci trochę powalczyli, już w chuja walą. Tam widzę, że za skołami być można iść. Może w jaskini? Może. To jest zwykła jaskinia? A, jaskinia Antaoka. Patrz jak zgadłeś. Zgadłeś. Za cieniem. Także już lecimy dodatek pierwszy, tak? O, no, ale tu jest tak, że jeden dodatek to jest jeden po prostu taki jakby akt ten wcześniejszy. No. Nie ma tak, że tam będą trzy albo... Dużo krótsze są. Trochę krótsze, ale też trudniejsze często. Gdzie ten antelok w ogóle jest? Moje życie jak na drycie niskie jest bardzo. Toksyczny dysk błyskawicy. Widziałem obrażenia słabe ogólnie, raczej być na sprzedaż, ale co wszystko. I zresztą do rzucania, bo dyski są. No, o jest ten boss. No to go. No i już. Skuris. Flagi spoko. Chyba se hełm zmienił w końcu. Zabiłeś Telkina tego? Twój Telkina zabiłeś chyba Tyfona, nie? Jaki masz najpotężniejszy pokonany potwór? Zobaczysz, czy... Musiałeś zajebać.
Ormenos Telkin. A to wiesz, to ciekawe, kto może towarzysz, któryś mój zajebał. Jemu to zaliczył. No bo wziąłeś tych towarzyszy, nie? Ten skurde. Musiałem KS-a zrobić, no. Kill steal. Kill steal. No i spoko, expik. Ty już byłeś teraz oddać u tego typa? Kurwa, jak ty tam szybko tak pobiegłeś? Wygląda jak ekwipunek pewnie. No. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Przy jaskini. No też byłem. Wszedłem do niej. O, teraz jestem. Bohater tu jest, no. Bohater. No, gwiazdę nad głową. Gwiazda betlejemska nad głową. Chciałbyś, żeby było tak w życiu prawdziwym, że idziesz po ulicy i jeżeli ktoś jest dobry, to ma taką kurde jakąś aureolę nad głową, bardziej lub mniej widoczną, a jeżeli ktoś jest skurwielem, to widać takie rogi, jakby wiesz... nawet nieprawdziwe, namacalne, tylko takie wiesz, jakby kurwa hologramowe, nie? Niekoniecznie, wiesz czemu? Bo to troszkę zamyka możliwość ludziom, żeby byli po prostu lepsi, żeby zmienili swoje postępowanie. Tak, bo już jest oflagowany, nie? No właśnie. To nie jest chyba takie dobre. A no, ludzie mogą się zmienić, jeżeli chcą, to... Znaczy, opcje mają, myślę. Tak, tak, tak. No nie jest to łatwe na pewno, nie? No. Na pewno. Ale to też, też zależy, bo zależy jak do tego podejdziesz, bo może być tak, że kara, no nie? I jeżeli on zacznie się zmieniać, no to mu te rogi zaczną się zamieniać w jedną rogę. Tylko, że czemu on się ma zmieniać, skoro już został, ma już łatkę, że jest taki, a nie inny, nie? I to taką dosłownie łatkę. Bo my sobie już jako społeczeństwo robimy takie pozorne łatki. A co dopiero jakbyś miał taką kurde rzeczywistą. Takie pozorne łatki to już są niefajne często, że niektórych ludzi to potrafi nawet zniszczyć im trochę życie, a... No co to? No jakieś to. Ale idziesz po mieście, widzisz, że koleś ma takie chamskie rogi, prawie już jak prawdziwe i mówisz, o kurwa, nie. Idę stąd. Gorzej by było, jakbyś się ożenił z jakąś laską, która ma aureolę nad głową. Wracasz z roboty, patrz się, a takie zajebiste rogi wyrosły, nie? Rozkmina, chyba coś się stało, nie? Co się stało, no. Możesz się tylko domyśleć. To nie wiem, czy by było takie dobre. Nie, chyba jednak nie. To jednak chyba jeden z tych pomysłów, których chyba nie chcemy wdrażać. Ich guy Medea, ale fajnie wygląda. A Medea znamy skądś. Spoko miejscowa Medea. Znamy, no. Lecimy dalej do gaju w następnym odcinku też. Na razie. Na razie.